Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Paweł, się z mną jest Plak. O Jezu, już urwał. Nazywam się Piotrek. Już z Piotrkiem jestem dzisiaj. Słuchajcie, mam dzisiaj maszyny latające. Co? Zgniecie nas, ej. Nie zgniecie nas, nic, super stabilna maszyna 3000. Wysłaliście nam. Dobra, okej. Okay. Maszynach do zniszczenia. Tak, specjalna maszyna do zniszczenia, super ekstra stabilna. Tak. Daliśmy sobie może jedną, dwie, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, tak? Tak, dziewięć maszyn. Dziewięć maszyn do zniszczenia. Oczywiście bardzo fajna opcja. Że nie za dużo polaki są. Mają takie mają wesołe takie żyroskopy latające. Tak? Czekaj, tylko teraz gdzie ty jesteś? A ja na dole odcinam te zbędne rzeczy, wiesz. Bo to mówisz, bardzo spód? Dużo. Ta. Gdzie są silniki w ogóle? Silniki są? Wszędzie. Na spodzie. Tak? No. To co odcinasz? Ten spód, to tam są silniki, wiesz? I no to ma być problematyczne. To chodź, zbuduję platformę z innego statku, ten najwyżej pójdzie się bujać. Dobra, czekaj, ja to spróbuję może wskoczyć jakoś. No, wskakuj, mały misiu. Co? No czekaj. Jaki miś? Co ty, Paweł? No. Ty jest krasnol przecież. No nie kłam go. Nie rozróżniasz gatunków w ogóle. No nie chcę wskoczyć, grubas jeden. To lepiej się pospiesz, bo się przechylasz powoli. O, po czym poznajesz? Po przechylaniu. Dobra. Ej, faktycznie się przechylam. O, już się tak źle nie przechylasz, chodź. Idę. Jak ładnie? Ale zbuduję ci platformę, żebyś mógł wejść. Patrz, wsuwa się, platforma się wsuwa. No nie. Już przeszedłeś? Tak. O, o. Wcale nas nie przywali. Wow! Aha. Dobra, czyli dwa statki już poszły. Kto by się spodziewał takiej rewolucji? Rewolucjon. Staram się ogarnąć... A, w tamtą stronę. Ja to próbuję ogarnąć wysokość. Okay. O nie. Chyba się przesuwam. Ty jesteś Dobra. W środku statku tego? Nie. Aha. Dlaczego pytasz? No tak się pytam z ciekawości. Ja sobie buduję windę, mam zamiar wrócić tam i zniszczyć do końca. Strasznie daleko to jest, wiesz? Ja to strasznie daleko zaleciałem. Ale ciebie widziałem przez chwilę. Przez chwilę było 0 FPS-ów. Ta. 0 FPS-ów? Co ta głupia winda znowu jestem z powrotem. Może gdzieś na początku. Bzi, 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 bzi. Jadę sobie. Nie. Okej, zaraz binda. Ta. Już? Ja to zanim tam dojadę. Posypało się. Dam ci windę. Dobrze. Trzymaj! Winda for you. Specjalnie. One się tutaj troszeczkę zakotwiczyły pomiędzy sobą. Kumam. Nie wiem, czy to dobrze. Nie wiem też. W sumie. Bardzo, bardzo ciężko mi powiedzieć. Ja już tam jadę. Zaraz tam będę. Czekaj. Daj mi wysiąść, grubasie. Dryty. Powiem, że ta winda nawet całkiem szybko jeździ po suficie, nie? Tak? Tak, a ty jeździsz windą? Już teraz? A, ja jeżdżę windami normalnie, tutaj góra dół, tutaj jadę sobie. Chyba nie widzę. Do przodu jadę windą. Ja sobie wskoczę tutaj, zobaczę i też nie widzę. Gdzie tą windą jeździsz? Halo? Tak naprawdę strasznie daleko jesteś. Czekaj, ja tutaj wezmę, ja to poucinam parę rzeczy tych niepotrzebnych, żeby nie było. No jasne, nie krępuj się tam, suwaj sobie. Jak nie są potrzebne, to wiadomo, to nie ma nawet od razu, co. O kurde. Dotykają się teraz. Uważaj, Paweł, żeś nie rozwalił ze czterech naraz. To by było tragiczne w skutkach. Słuchaj, to byłoby po prostu wielkie GG. No. Takie zniszczenie. To ich zostało chyba sześć jeszcze, nie? Jedno urwiesz, a jedno za drugim poleci, nie? Albo siedem. Tylko dwa zepsuliśmy, prawda? W sumie tak, na razie dwa zepsuliśmy. To na nie jest którym taki... stateczku jesteś? O, widzę cię. Widzisz, jadę. Na tym śmiesznym. O, zabawne. Ha, ha. Bo, na pewno są na dole wszystkie silniki? Na górze też jest kilka. Nie, no na górze są, to są właśnie te boczne takie, wiesz. A. Które nie są potrzebne kompletnie, nie wiadomo po co ktoś zbudował. No właśnie widzę, że tam wrzucasz jakieś deski, w ogóle po co to komu, nie? Deski to możesz mieć w domu, nie? No właśnie, po co to komu? Albo w piwnicy. No. O. W różowej piwnicy. O, to widzicie tak jakby przechyla. Przechyliło się, gruba się! To w ogóle mało stabilne te statki są jakieś takie. Faktycznie mało stabilne. Może przez te deski wszystkie, wiesz, jak deską uderzysz czy coś tam, to windą dociśniesz jeszcze, to już w ogóle się porobi, pozamyka. No, powiem ci, że rzeczywiście tutaj narobiłeś bajzlu jak cholera. Ja? Co jesteś bajzel? Taki bajzel, żeś zrobił, chłopie, w ogóle Baga. Nie ma na czym chodzić nawet. O, winda mi leci. Cię leci. Lecisz tu? Jest jakieś dźwięki głośne. Tylko nie przywal w stację! Co? Kolację! Wall, fart.
Było blisko kroku. Jadę tragedii. Do ciebie. Pomogę ci. Rozwalmy tą stację, co jest tak pokrzywiona. Wiesz? Dzięki. Czekaj chwilę, bo tutaj ten. Spróbuję wysiąść. O. Daj, Paweł. Ups. Nie wyłączaj tego. Czemu? No o, nie, no! Co za łeb! Co za... Paweł! Co by nie wyłączać? No nie czemu? Mów... No przyzaczyłoby się... Nie mów już, już wiem, zauważyłem. Nie, i wziął i wyłączył. Oczywiście, cały Paweł. Tam jesteś cały plaga. O nie. Ej, a ja? Aha! Ty gnido! Weź ty drugą, nie? Joki bociek se poleciał. Jezu, tam trzy jeszcze leciały. Nie, no, się... zderzyłem się z windą od razu. Widzę właśnie, widzę. Przepraszam. No co za bot. Zrzucił mnie, jeszcze mnie zabrał windą. Poprawię się. Ja ci dałem. O nie, chyba przywalę w tę. Stację. Gdzie? O nie. Albo nie przywalę. Dobra, okej. Okay. Nie jest tak. Gdzie jesteś? Stacje to już ledwo zipią tutaj, nie? No właśnie widzę, one się obijają o siebie. Dawaj, tą krzywą trzeba usunąć, bo ona te wszystkie inne rujnuje. Trzeba ją przepchnąć, daj. Ja tu wezmę ten. Wyłączę ten. Windę wyłączę. Tylko tak wiesz, dobrze okay. Ją wyłączę. Udało się. Dobra, jestem na tej stacji najbardziej oddalonej, najbezpieczniejszej. Tak mi się wydaje. Dobra. O. Wow. Czekaj chwilę, ja tutaj zbuduję sobie. Co ty robisz? No, przechylam się troszeczkę tylko tam. Wylądowałem ją, żeby była bezpieczniejsza. O, żeż ty normalnie. Weź tu takim graszu normalnie. Co to za beton tam zbudowałeś? Tą stację trzeba rozwalić, co na niej siedzę, wiesz? To siedzi tam. Nie, betonu to nie byłoby, o. Nie, ale to jest beton taki bezpieczny. Nie usuwaj go tylko, nie usuwaj nie go. Nie, no usuń go. Nie oczywiście, usuwaj. Bo nam przechyli tą stację znowu. Pa, stąd nie usunę. Nie przechyli ten beton. Nie! Wow! Nie mówiłeś, że on jest do sufitu! Mówię ci, nie usuwaj betonu, no! On jest bezpieczny! Ale ja nie. Myślałem, że on jest do stacji! Ale nie, usunę beton! Oj, Paweł, człowiek beton był, nic jesteś, nie powiem! Jesteś zwykłym betonem normalnie! Człowiek beton! Czekaj, ja go postawię, zanim uderzę o ziemię! Nie postawisz. Ale ten, dobrze ci poszło, Paweł. Prawie ci się udało. Boże, Paweł, normalnie windę. Weź... Za mechanik! Siadasz? Go, Paweł! Szybciutko! Jej! Myślałem, że mi odleci po prostu. Nie, nie. Tutaj chyba przywalimy. Krzywo leci, wiesz? Nie, dobrze leci. Przywalimy? Nie. Nie, gdzieżby. Wcale nie przywalimy. Nie, patrz. Widzisz? Po pół metra, chłopie. Jakie pół metra? Dwa klocki. No. Dobra, już? Weź no zaparkuj. Nie musisz porządnie parkować. O kurde, spadłeś? O ty pie, ale fuksio. Co to było, jakie ciśnienie. O, jak mnie tutaj sprażyło normalnie, no, słoneczko. Blisko było, blisko, powiem. No to zepsułeś sprawną windę. Sam ja jo, patrz, tego trzeba usunąć, pa jak on się tu pcha. Który? Go? Ten. Czekaj, tak, skakujemy tam, ho. Zaraz, albo nie, wiesz co, ty sobie tam skakuj do niego, ja poczekam. Nie, no co ty. Chyba w środku zbudujemy sobie platformę sufitową. Ja zrobię może... Co to znaczy platformę sufitową? Taką zaczepioną do sufitu. Zróbmy tak, słuchaj, jak ktoś buduje beton, to znaczy, że albo dociąża, albo buduje coś, czego nie można usunąć, że to jest do sufitu, dobra? Sprytne tak rozwiązanie. Między nami, może to będzie ułatwi trochę życie. O, właśnie sobie zrobię. I może człowiek beton sufitową. Nie będzie usuwał betonu już. Człowiek beton. No. Tak. No i jak ci idzie usuwanie? Ale to poczekaj, właśnie, weź postaw klocek tutaj, ten betonowy tutaj. To może jeden. Zrobimy tak, że metalowe będą do sufitu, co? Pa. Nie, czekaj, pokaż, postaw widzisz? Innego betonu. To jest metal. To jest sufit. Widzisz? Gdzie? To? No, to jest metal, sufit. Patrz, a powiedz, popatrz. Powiedz. Powiedz tak, o, tutaj, widzisz? Który no, to jest beton, a który to żel beton? Jak to są dwa betony w betonie? Jakie dwa betony? Nie znasz się na betonie nawet. Dobrze, ty się powiem. Znasz, to jakoś ja w miarę to wygląda, nie? O! Przechyla się. Potrzebujemy szybko go odepchnąć stąd. Bo nam przywali o naszą konstrukcję i będziemy spadać. Cicho, nie krzyż właśnie na się mnie. To dzieje. Czego się drzesz znowu? Ja go już tutaj ogarniam. O kurde. O nie. Urwijmy to! A! Spadłeś? Tak. Ja się uratowałem. Jak tu trzy platformy spadły naraz? Jak z czego jedno ja upilotowałem.
No jedna spada z tobą, druga tak poleciała dziwnie w bok, a ta moja trzecia, co ją pilotowałem, to przetrwała bez problemu. A to wszystko twoja wina. Moja? Chyba twoja. Ty tak tam, mówię, przychyli się. Nie, co się przychyli? No przecież ją betonowałem cały czas. Nie, bo zepsułeś. Ja ją betonowałem non stop, żeby nie stało się takie coś. Tak, no wiem. Dobra, no, czekaj, ja tu sobie postawię w Windowsie. Panią Windusie postawię, o, dzień dobry. Ja wysyłam różne rzeczy do ciebie. Spokojnie, sobie troszkę kawałek dalej ten. To dobrze. Jadę. Jedź. No. Jedna jakoś tak krzywo, ona nie spadła, wiesz? No właśnie mówię, że ona tak poleciała sobie gdzieś. Nie, ona się spuszcza w dół powoli. A, to jest ta, co ja nim leciałem przed chwilą, zepsułem troszeczkę. Cześć Paweł, porzucisz mnie? Bzi. Właśnie jadę. Idę strasznie daleko mam. Wiesz? Bardzo, bardzo, bardzo daleko mam. Ty patrz, a gdybym usunął tu klocek na przykład z tej strony? No, bardzo, bardzo śmieszne. Bardzo śmieszne. Myślisz? Dobra, to czekaj, to podjadę do ciebie. No. Chodź tutaj. Dawaj. Haman, Paweł. Kakuj! Ło, jestem! Jazda! Widzisz? Psz, nawet nie musiałeś hamować, to było tak szybkie. Ej, poczekaj chwilę, zróbmy ten, usuń klocek. Jaki klocek? No tutaj. Po co to ma wisieć w powietrzu? O, widzisz od razu? Dobra. A to osobne zrobiłeś, widzisz, dobra. Chodź. No i zostały trzy stacje. Na którą bzikamy? Z 9. Wszystko jedno, tylko rozwalmy ją w miarę tak, wiesz, powolutku. Tak, zacznijmy od dołu, bo tam jest żyroskop. To nie przywal ją, bo ona spadnie. Nieprawda. Nie, w ogóle. Ja się znam nie na to, tym. Że już, nie to, że już spadło 6, nie? O. Świetnie to zrobiłeś, naprawdę. Wyrównałem lot. Dobrze, okej. Okay. Jest dobrze. Ja bym cały dół uciął, zostawiając tylko skrzydła, patrz. Tak, tam gdzieś żyroskop jest, tak? Nie? Uważaj za tobą. Czekaj, ja żyroskop tutaj wyrwę. Pa. Wyrwę grubasa, czekaj. Gdzie tam żyroskop, gdzie wyrwał? O, żyroskop jest. O, leci! O, jak on w ogóle się tłuka, a już się nie tłucze. Widzisz, niepotrzebnie się tłuk i teraz się nie tłucze, jest bezpiecznie. Nietłuczny. Nietłuczny żyroskop, o, proszę tak. Bardzo. Ja tutaj tak trochę usuwam, powiem ci. Oj! Co? Nie, bo urwałeś trochę więcej niż myślałem. A, niż myślałeś. Chwila. Sekunda, uno momento. Ja tu patrzysz. O, więcej. Jednak więcej urwałeś niż myślałem, mówisz? Tak, wiem o co chodzi, rozumiem. Nie wiem, z której strony tam rwiesz. No tak, ja tak żeby zostały tylko silniki, nie? A, widzę, że tu kompletnie wszystko będzie działać jak trzeba. Trzeba uciąć kawałeczek? O, tutaj trzeba chyba jeszcze poucinać gdzieś, co? Tu na dole? Tutaj, o, dobra. Jakieś schody, coś tak jest? Tu jest urwane już, tak? Urwane, dobra. O, tu jest urwane. Tu? Gdzieś coś jeszcze trzyma. Tu się trzymie, na pewno. O. Chyba się sprawa rypnie. Tu na tych schodach trzeba pousuwać, o tam gdzie stoisz. Dzięki. Mniej więcej. Tak, to daje ci takie info, żebyś wiedział, co się dzieje. A pod nami nie ma jakiegoś czegoś? Nie, nic nie ma. To co się niby trzymie, jak nie ma nic? To jest słabo, nie? Trzeba zejść na dół. Słaba wiesz? Konstrukcja, słabo się sypie. Słabo się rozsypuje ta konstrukcja, rzeczywiście. Słabo się to rozsypuje, muszę przyznać. Mhm. Ona potrzebuje ewidentnie pomocy. O, tu coś jest. Czekaj, popatrzmy. Tutaj nie ma. Ale też nie ma. Powinno się posypać. A pod nami? Jest, poszło. Hej. Dobra, o, widzisz, że droga. Hej, na. Tak powiem. Traciliśmy uziemienie, bardzo dobrze. No, bardzo dobre informacje. Co ty robisz? Same. Co robię? Nie bardzo rozumiem. Co tam o, widzisz? Zaszło? Tak, to są niepotrzebne elementy. Co ty tak panikujesz? Spokojnie. Nie usuwaj mi kostki pod nogami. Don't panic, man. Pa. Widzisz? Dokładnie usunąłem. O, elegancko. Tam zostanie tylko... O nie! Oj. No jak to zrobi... Odciąłeś to, co ja... O, nic nie zostało. Wiesz co? W tym samym momencie ostatnie dwie właśnie. Jakby to powiedzieć, poszło na całkiem sprawnie. Ja myślałem, sprawnie. Że ty zostawisz. Ja myślałem, że ty zostawisz. No i widzisz, trzeba mówić, kto zostawia. Ja nie zostawiam. Tak. Ja nie zostawiam śmieci. No. Ej, sprawa się rypnie teraz. No, troszkę jakby zladziło, nie? Okej. Podnosisz tam? O, tak, zapałem. Niezłe podnoszonko ci wyszło. Ja podnoszę. Widzisz, ja bardzo ładnie podnoszę. Ja dźwigam hantle tutaj takie, że ho-ho. Że ho-ho. Dobra, to ja też tu podniosę.
No i cacy. To jest winda, pa, sprawna. Wiem. Pasz. Ale to wcale nie jest sprawna, wiesz? Nie? Niesprawna? Nie, a ty już lecisz? Już poleci... Jak ognida. Jak ognida sam poleciał, kolega od nagrywek. Ja nie mam kolegów. No nie. Dobra. Ostatnie stacje. O kurde. Oj, prawie wyskoczyłem. No, byś spadł, by było śmieszkowania. Koniec. Ja bym się pośmiał, zobaczysz ty normalnie. Wyłączmy te windy. O, wyłączyć ci już, czy jeszcze nie? Nie, ja pojadę chyba na osobną, wiesz? Czemu? To nigdy nie wiadomo. Nie, żartowałem, nic się nie usunę przecież, chodź. No, nie, spoko. Ze mną jesteś bezpieczny. Jasne, wiem. Chodź, pokażę Ej, ci. Ej, bo to odlatuje, o nie. Muszę ją złapać. Ej, chodź, zobacz, mam tu piwnicę. Kotkami. Co? Pewnie. To no weź tam ten. Piwnicuj sobie, a ja lecę tu. Mam piwnicę z kotkami tutaj. Chodź, pokażę ci, bardzo fajna jest. Na pewno. One tak miałczą. No. W ogóle. Ja tu usunę te niepotrzebne rzeczy. Przede wszystkim trzeba usunąć podłogę. To jest niepotrzebne. Podłoga jest zbędna. Niepotrzebna. No. Żyroskop tak samo. Oj! Co zrobiłeś? Czekaj, bo ratuję się, muszę się uratować. Co to? Czemu to urwane jest? Co tu się dzieje? O. Czy ty tu przyleciałeś? O, że świetnie, przyleciałeś no, tutaj. Podleciałem kawałeczek bliżej, mówię, a ten, wiesz, zrobimy jakieś walki rakiet czy coś, nie? Tak? Mówię sobie. Nie mogę skoczyć wyżej. W sumie czemu by nie? To jest grane. O kurde. Cześć Paweł, robię rakietę do ciebie tam, żeby doleciała. Nie chcesz? Nie. Nie chcę, bo to są te mocniejsze silniki. Ja żeby takie zwykłe. Pewnie dziesiątki jakieś, nie? Grawitacyjne, no właśnie. Nie, to był zwykły. To był akurat zwykły. A, to dobrze. Patrz co zrobiłeś bajzlu. To się urwie. Wiesz co, musimy... O, wiem co zrobimy, pa. To, no. A tu zrobimy platformę silnikową. Widzisz, jak ładna? Platformę silnikową. Widzisz, teraz guzik Spoko. Tam. I możesz sobie podpinać. Rozguzikos. I pożegnamy się z tą platformą teraz. Dobra. To jest platforma silnikowa, ona tam ma swoje zastosowania różne na... O, jak powoli se leci, wiesz, jak człowiek. Teraz możemy ją gonić. Siadaj, Paweł. Gonimy ją. Ej, ona wraca. Ja lecę, a ty ją rozwalaj. Tak, ja lecę. Tak, rozwalaj ją, Paweł, w locie. O, czekaj, w locie, dobrze, to czekaj, weź to tak wiem, bardziej no. Z boku podlecę. Możesz popodkręcać jeśli... Nie naszą, Paweł, co? Nie, bo ja tu muszę mieć miejsce. A, no, come on. Urwaj tu, o. O, kurde. O, to żeś urwał. O nie. Mayday. Going down. Trzymaj tam pion i poziom. Nie, ona za bardzo już pokręciła się z tym żyroskopem. Ale nie masz tam żadnych tych żyroskopów, bo w tej drugiej to nie ma już na przykład, ale w tej pierwszej też... Nie są, moją można jeszcze postawić na nogi, jak będziesz tam, to spoko. Dobra. Okej, czuję. Sieć, trzymaj się tam porządnie. Widzisz? O, holender, jasna. Mam wrażenie, że jedna ze stacji mogła uderzyć o drugą stację i spowodować nagły spadek FPS. Ja myślę... 12 o'clock midnight. Ej, super, paj. Teraz go zabuduj, niech se leży, nie? Zbuduj mu taką nóżkę. Czekaj, spróbuję mu zbudować nóżkę, tylko to nie jest taki hopsiuk. Tak, tutaj. Ej, no nie mogę go postawić normalnie. Spoko, to nie stawiaj, ja zbuduję nóżkę. Zbuduję nóżkę. No, bo on spadł. On jeszcze działa. Ale nie laguje. No, mnie też nie laguje, ale spadł normalnie, pa. Jakimś cudem. O nie, jego trzeba wyłączyć, dezaktywować. Musisz wyłączyć. Weź go wyłącz, nie? To nie jest takie hop-siup, patrz. A, bo tamte silniki działają na tej platformie dodatkowo. Normalnie nie da się go odstawić, jest za duża bestia. Dobra. Gdzieś to miałem przed chwilą. Spoko, Paweł. Sytuacja ogarnięta. Ale już nie wyglądasz. O, widzisz? Proszę. Teraz ma takie nogi i nawet jak bez tego, to może se leżeć. Chodź, lecimy czekaj, w kosmos. Na nogę go może rzucę, może mi się uda. Nie uda się. Olej go. Dobra, olać typa. Dobra, udało się, sytuacja uratowana po jakimś... Tak. Może na... zrobić szybkie niszczenie ostatniej stacji, Paweł. Wyglądasz jak słuchaj, jak ten strach na wróble. Co? Lecisz? No, siedzę. Zio. Tak jest, o rany, słuchajcie, czasami są takie sytuacje. Tak. Trudne do uratowania, ale uda się, zawsze się uda. O. O. No i cacy.
Patrz, jak skoczyłem wysoko. Teraz powolutku, tak, kawałeczek po kawałeczku. Kawałeczek po kawałeczku. To ostatnia stacja jest, to wiesz, wycinaj takie małe kawałki, wysyłaj w kosmos. Możesz nawet silnikami je wysyłać. Pa, o, dawaj te dwa. Pa. Tak? Śmiesznie wyglądasz, popatrz na mnie. Co się dzieje? Też mam ręce rozłożone? Nie. A ja mam. Wyglądasz jak ten jakiś duch normalnie. W ogóle nie masz animacji chodzenia, tylko... A wiem, o co chodzi, takiego tipoza. O, poleciało, gdzie? Pewnie jakoś tak chodzę. Przepraszam, jak na wrotkach normalnie jeździsz. A, to rzeczywiście. Naucz się chodzić, boki zrywać. Naucz się chodzić. Jesteś nie ludziem. Jesteś nie ludziem, trzeba cię zabić. Patrz, co zrobiłem. Co ty robisz? Ej, bo nas to ścina w dół. Nie do końca. Pochylam się. O kurde. Uratowałem cię. Tak? Chyba spadłem aż. No, spadłeś niżej. Upadek. Wysokości. Czekaj chwilę, ja tu schodzę niżej, uwaga. Trzymasz się czegoś? Nie, a czemu mam trzymać się? Złap się na chwilę. Nie, bez sensu, poczekaj. O, o, o. Już troszeczkę jesteśmy niżej teraz. Można wejść na dach. Widzisz? Albo nie. Albo tak, o, jest dach. Co się stało? Co ty, usunąłeś cały silnik? Co za bot Paweł, nie no. Nie przypuszczałem, że on będzie potrzebny, myślałem, że na trzech się utrzymamy. O nie. No proszę cię, kto mógł przypuszczać, że cztery silniki są potrzebne? Że usunięcie silnika spowoduje spadek stacji? No właśnie. No. No kto? No nikt, no. O, szlak. O. Przygwoździła się na prosto. Fajnie wylądowałem, no. Fajnie wylądowała, muszę przyznać. Także gratulacje. Myślę, że to jest koniec odcinka, także dzięki wielkie za uwagę. Jeżeli macie jakieś sprzęty do zniszczenia, podsyłajcie. Pa. Uratuję ją jeszcze. Ta-ta-ra. I super. Przysyłajcie nam sprzęt do niszczenia i niech się nazywają Plaga albo Paweł. Albo Plaga i Paweł. Albo Paweł i Plaga. Także podsyłajcie i jeszcze wyślijcie jakąś maść na rozkurcz dla Plagi, bo się ten... Co? No zobacz, jak ty... Umidzę na nagraniu, zobaczę sobie. A, chodzi o tą postać, że ona taka spięta jakaś jest. Taka jakiś spięty no, jesteś, wiesz? Potrzebujesz maści. Skurczem złapał. Skurcz masz, wiesz? Dokładnie. Dosłownie. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się, hej. Cześć! Jas.